Cześć. Długo się nie widzieliśmy, bo zbierałem skrzyneczki. Jak widzicie, mam 101 skrzynek oraz 10 mega skrzynek. Wyzerowane tutaj konto. No i spróbujemy otwierać skrzynki, zobaczymy co z nich wyskoczy. Mam nadzieję, że wyskoczy jakiś zadymiarz, ponieważ wszyscy mówią, że co najmniej jeden powinien wyskoczyć. No jak widzicie, jest. To będzie pan, o ile się nie mylę. Oczywiście, pan epicki zadymiarz. Bardzo fajnie, bardzo na niego polowałem, także super, że się udało. No dobra, zbieramy wszystkie skrzynki. Jak widzicie, pan wyskoczyła mi już na 5. skrzynce. No, zostało jeszcze 80. Tutaj, jeżeli chodzi o skrzyneczki, u góry widzicie, jak licznik z pieniążkami, tiketami i gemami rośnie. Okazuje się, że jednak warto troszkę wstrzymać się z otwieraniem skrzynek i poczekać na jakąś większą liczbę. Wtedy prawdopodobieństwo wyskoczenia zadymiarza jest o wiele większe. No jak na razie widzicie, na samym początku wyskoczyła PAM, no i teraz nic nie wyskakuje. Otwieranie skrzynek, nie ukrywam, zajęło mi około 15-18 minut, czyli bardzo dość długo. Klikanie, klikanie, klikanie. Po prawej stronie widzicie tą białą kropkę, trzeba było dużo klikać. Ok, otworzyliśmy, no i widzimy 2790 złociszów, no i do tego 44 bilety. One są bardzo ważne. No i oczywiście wyskoczyły mi gemy, więc super. Kupię sobie akurat, dzisiaj mamy promocję na nowy strój dla Jessie. Bardzo, bardzo mi się on podoba, dlatego od razu go sobie kupimy. No i mamy. Mamy naszą Jessie. Dzisiaj oczywiście od razu ją wypróbujemy. Mam nadzieję, że się spodoba. Tutaj w tej grafice jest bardzo dużo dodatków, tam sobie możecie potem poczytać. No dobra, straciliśmy gemy, ale akurat mi się to podoba. No i teraz, otworzyliśmy tak naprawdę 100 skrzynek, na teraz wam pokażę, jak otworzyć ich za darmo jeszcze więcej. Dzięki ticketom. Ale najpierw zobaczmy sobie nowy tutaj strój dla naszej Jessie. No, bardzo ładnie. A, jeszcze sobie ją udoskonaliłem. Mieliśmy pieniążki, więc to zrobimy dobrze. Wybierzemy dla Jessie, no nie ten strój. Zmienimy sobie na Jessie rycerza. Dobra, mamy. No i teraz bardzo ważne, aby wybrać wielka gra. No i zmieniamy nagrody na jak największe mnożenie. Największe chyba jest 20, tak? Ok, zmienimy tutaj na 20 etykietów. No i zaczynamy grać. No dobrze, rozegrajmy tutaj tą rozgrywkę. W tej chodzi o to, że jeden zadymiarz będzie taki potężny, ogromny, a reszta będzie go atakował. Zobaczymy, kim my będziemy, czy będziemy tym małym, czy tym dużym. Jak? O kurczę, no dobrze, jesteśmy dużym, spróbujemy ich pokonać. Tam widziałem, nie było za dużo tanków. Tutaj w tej grze najlepiej sterują się tanki, czyli Shelly, Bull, czy na przykład, o, już mamy naszego Mexicanina. Dobra, no spróbujemy ich zaatakować. Tak naprawdę wystarczy, że wytrzymam tutaj 2 minuty, bodajże 20 sekund. Jeżeli uda mi się przeżyć, to wtedy ja wygrywam, oni przegrywają. Natomiast jeżeli załatwię je szybciej, no to wtedy już jest po mnie. Kurczę, nie mogę się napatrzeć tutaj na tego małego smoka, świetnie on wygląda. Natomiast no zobaczymy tutaj, czy uda mi się pokonać, bo nie ukrywam, że akurat Jessie w tej rozgrywce nie jest najlepsza, jeżeli jest właśnie dużo tanków, bo oni, jak widzicie, bardzo szybko niszczą mi tą wieżyczkę. Dlatego no spróbuję się gdzieś tutaj ukryć, a tak naprawdę teraz nie będę jakoś się super starał, chociaż no chcę wygrać. Ale czy mi się teraz uda wytrzymać tu 2 minuty 20 sekund, no zobaczymy. Tak naprawdę w tej potyczce bardzo dobrze sprawia się Shelly. I w pozycji, gdzie jest taki mały, właśnie gdzie mnie atakuje, bardzo dużo dodaje obrażeń. I oczywiście w pozycji, gdzie on jest duży, no bardzo dużo go, bardzo trudno jest go zniszczyć. Ok, no tutaj jak widzicie, bardzo szybko atakują moją wieżyczkę. No i ta wieżyczka teraz dodaje około 450, chyba 468 damage'a. To nie jest dużo tak naprawdę, a bardzo długo muszę trafiać tych przeciwników, żeby ją uzbierać. Sam też nie zadaje tutaj na tym poziomie dużo obrażeń, dlatego akurat Jessie do tej potyczki nie jest najlepsza. No ale musiałem ją użyć, ponieważ chciałem zobaczyć, jak wygląda. A nie ukrywam, że bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza jak jest powiększona. No dobrze, dziwnie to wygląda, że z uszy wylatują jakieś fireballe czy elektroniczne kule. Natomiast nawet sprawuje się dobrze. Zostało nam jeszcze około 30 sekund. Zobaczymy, prawdopodobnie uda mi się jednak tutaj z nimi wytrzymać, bo na szczęście nie atakują falami, tylko tak pojedynczo, dzięki czemu udaje mi się ich, jak widzicie, tutaj zniszczyć. Chowamy się za działkiem, niszczymy działko za chwilkę. No i dobrze. Spróbujemy tutaj, mi się wydaje, mało mam energii, no i zobaczymy, czy mi się uda. Zostało, oj, 2 minuty, 1 sekunda, no czy to mi wystarczy na wygraną? Niestety nie, czyli wygrali. No to tak jak mówiłem, tam jednak poziomy power miały bardzo wysokie. Dobrze, dostaliśmy tutaj, jak widzicie, gramy teraz. W sumie dostaliśmy 800 tutaj tych żetonów, więc jest to 8 skrzynek.
Czyli spójrzcie, otworzyliśmy 100, a tak naprawdę mamy dodatkowe 8 skrzynek i jeszcze 25 tickerów, więc gramy. I chyba kliknąłem tutaj bez mnożenia, także dobrze, zagramy jeszcze raz. O, teraz jak widzicie, Shelly jest do zniszczenia. No tak naprawdę, jeżeli go uda nam się zniszczyć, to będzie sukces, bo jak tutaj widzę, mamy tylko Bulla, a reszta... Aha, jest jeden Shelly. Dobra, no może się tak naprawdę uda, tutaj my z dystansu będziemy go trafiali, natomiast jeżeli ktoś dobrze nim gra, to bardzo będzie unikał tutaj naszych strzałów i tu widzę, że jednak ten gracz dobrze się sprawuje, bo ucieka tutaj, my go wszyscy gonimy, a za chwilę chwyci powerem i pewnie naraz na wszystkich zabijem. No ale dobrze, zobaczymy, czy uda nam się zniszczyć. O, tak jak mówiłem, tutaj widzicie parę strzałów i tak naprawdę nas nie ma, natomiast Shelly musi podejść. I tutaj też te, dokładnie tak robię, ja rzucam działko, a te działko ja zniszczałem, tak naprawdę zniszczę tak jak mnie. Zaczynamy dalej, ile zostało? 43 sekundy mamy. On ma 56%, może, czyli około 50% na 50 sekund, więc jeżeli tak będziemy utrzymywać tempo niszczenia go, no to go zniszczymy. Już ma 45%. Dobrze, no ja tutaj akurat jako postać 10 za dużo mu nie zabiorę. Jeszcze muszę go oczywiście trafić. On te moje działko niszczy jednym strzałem. No dobrze, tutaj tak naprawdę największą rolę powinien odgrywać Bulla, więc szybko, o właśnie, podbiec i go zniszczyć, ale to zniszczył on go. Ok, no tutaj tak naprawdę ciekawi mnie, ile za przegraną i za wygraną dostaniemy skrzynek przy wymnażaniu tiketów. Jest to, i jak wiecie, no dzisiaj ten odcinek, który jest puszczony przed update'em wakacyjnym. W wakacyjnym update'cie było bardzo dużo fajnych rzeczy, jeżeli chcecie, też wam tam opiszę, co tam jest nowego. A bardzo dużo fajnych rzeczy się zmieniło, a chyba uda nam się go zniszczyć, minuta 35, a on ma 1% życia, tak, już go zniszczymy. Czyli no, wymnożyłyby mi się teraz tutaj nagrody, ale się nie wymnożę, bo dałem tylko jeden ticket. No to jest mój błąd, a szkoda. Ile w sumie dostaniemy? W sumie 44, no szkoda, a tak byłoby wymnożone, no nie jest. Czyli nawet jednej skrzynki nie damy, dobra, wymnożę to razy 20. Jeszcze raz Jessie zagramy, mogę zmienić na Shelly, ale co tam, zagramy Jessie. No i teraz tak, powrócę tutaj do tego update'a, który już na pewno z niego korzystacie. Na pewno zmienił się sklepik, już nie jest pionowe menu, tylko poziome, fajnie to wygląda. No i pojawiły się nowe gwiezdne żetony, które dostajecie za to, że... Ojejku, znowu będę ja teraz tutaj walczył. No dobrze, ja tutaj powalczę i też wam powiem. I te żetony wykorzystacie na takie ekskluzywne skórki, dodatki i tak dalej, bardzo fajne rzeczy. Między innymi teraz będzie seria kostiumów robotów, no super one wyglądają. Na przykład Bomba, tutaj elegancki kostium biały i żółty. Natomiast, aby je zdobywać, musicie awansować pucharkami wasze postacie. Jest tam napisane, że jeżeli wasza postać zdobędzie 500 pucharków, no to wtedy wszystkie pucharki powyżej 500 zostają wymienione na punkty właśnie tych takich fioletowych żetonów, za które kupujecie ekskluzywne rzeczy. Natomiast zauważyłem, że akurat moja postać żadna nie miała 500 pucharków, Jessie chyba miała 350, a i tak na koniec sezonu otrzymałem 100 tych żetonów. Także te żetony też co sezon dostaniecie jakąś tam drobną ilość. Natomiast jeżeli będziecie mieli bohaterów, zadymiarzy, którzy mają więcej niż 500 pucharków, czy 600, wtedy otrzymacie 100 takich żetonów, ale pucharki spadną o połowę. Czyli jeżeli mieliście 600, to spadną o tą stówkę, połowę ze stówki, czyli będziecie mieli 550. Nie wiem, jak to będzie wpływało na ogół pucharków, ale chyba mi się zdaje, że wszyscy będą wtedy spadali tak jakby z pucharkami w dół. Ale jest to bardzo fajna rzecz, bo dostajecie te żetony, za które kupujecie super eleganckie rzeczy. No dobra, tutaj jak widzicie, mam już, kurczę, 30% życia, niecała minuta 30 do końca. Zobaczymy, czy coś się uda tutaj ugrać. Oni mnie dość atakują z bardzo dużo tanków, także tutaj no nie liczyłbym na wygraną. Chociaż no zrobię wszystko co się da, będziemy się kryć, będziemy z daleka ich uderzali. Jessie się nie musimy tutaj obawiać, natomiast obawiać się musimy i Rose i tutaj naszego Max. O, właśnie tego dziada. Natomiast Rose jest dla nas tutaj zabójcza i Shelly, który pewnie wyskakuje za niej i nas atakuje. No zobaczymy. Jeszcze 20 sekund, jeżeli się utrzymam, a widzę, że chyba tak się uda, no to wtedy będę na plusie. No zobaczymy, ile dostaniemy skrzynek. Ja gdzieś liczę, że tych skrzynek przy wymnażaniu 20 i jeszcze doublerze to będzie z 8 skrzynek, czyli fajnie, no za jedną walkę, popatrzcie, za 2 minuty 20 sekund uda mi się to uzyskać. Za 2 minuty 20 sekund otrzymujemy 8 skrzynek, w których może być i postać, albo... O nie, bateria rozładowana, tylko nie to, 30 sekund,
Dobrze, ja już wynik tutaj zdobyłem, więc może dam się pokonać, bo zaraz mi padnie bateryka. Okej, pokonali mnie. O, widzicie, Rosa się to zrobiła. Dobrze, ja wygrałem i oni biją na 10 level. No też, dobrze. Szybko. Tutaj otrzymałeś 818 tutaj żetonków i to jest... I to by było... 9 skrzynek otrzymaliśmy. Dobrze, mamy 9 skrzynek. Koniec. Dobrze, ja załaduję telefon jeszcze raz. I otwieramy skrzyneczki. Zobaczymy, co w tych skrzynkach wypadnie. Jest! Mamy postać i to jest Bibi! Czyli popatrzcie, otworzyłem, miałem 100 skrzynek, 101 skrzynek i 10 mega skrzynek. W sumie, dzięki grze, dzięki otwieraniu skrzynek, otworzyłem już ponad 138 skrzynek. Popatrzcie, jak dużo. I do tego otrzymałem dwie postacie, pam! Oraz otrzymałem tutaj Bibi. No kasy, jak tam liczyłem, niecałe było 2000, chyba 2800 niecałe, około 50 gemów, no i tutaj 40 chyba 5 tiketów. I to właśnie dzięki tym tiketom otrzymałem około 20 darmowych skrzynek. To bardzo fajnie, tak? Tutaj je otwiera, no i tutaj nie odpuściłem, no i mamy dwóch zadyniarzy, Pam i Bibi. Dobrze, ja tutaj kończę moją rozgrywkę i to tyle. Niedługo pokażę tutaj co nowego w update'cie, króciutkim filmiku. Tyle. Trzymajcie się. Cześć!